Cześć, witajcie, ja jestem Staleksi i po nieudanym odcinku z Wiedźmina 3, gdy to się męcyłam z cholernymi sinami, to jest teraz na Wings 9 odcinek trzeciego sezonu. Ostatni odcinek zakończył się bardzo dramatycznie dla Blom. Sky pod wpływem carów Diasbro, która w sumie zła się z Waltorem, stał się zły. Próbował zabić Wings, próbował zabić Blom. I no Blom czuje też się teraz zdradzona, również czuje, że Sky tak naprawdę nigdy jej nie kochał i jedynie ją oszukiwał przez cały czas. No to jest akurat ten moment, gdy Blum naprawdę szkoda, no bo nic złego nie zrobiła, co by nie zasłużyła na to, żeby zostać w taki sposób potraktowaną. No wiadomo, że to jest sprawka Waltora oraz Diasbro, tak? Oni są winni. Waltor skrzywdzi kolejną Wings. No właśnie to jest to, co mówiłam, że Waltor będzie każdą Wings krzywdził w jakiś sposób. No ale dobra, zaczynamy kolejny odcinek. Magiczny napój sprawił, że Sky zakochał się w Wolf Jasper. Czy jakiś czar będzie w stanie odbudować jego uczucie do mnie? Serce i miecz. A nie będą musieli walczyć ze Skyem. No tego to będzie zmierzało, że będą musieli się zmierzyć ze Skyem. No, Blum, bądź ze Stellą razem. Będzie ci najlepiej ze Stellą. Zamawiałyście śniadanie do parku? Śniadanie? Śniadanie gotowe. Smacznego, Blue. Bardzo wam dziękuję, ale nie jestem głodna. Nie martw się, to minie. Nie mogę mieć dalej rozpaczona w związku ze Skyem. No ciężko jej się dziwić. Nie mogę uwierzyć w to, co się stało. Nie sądziłam, że Sky mnie tak potraktuje. Kuliko, ty zachwalny króliku. No to nie jest jego wina. No. Wina jest Diasbro. Kazałam postawić magiczne bariery, żeby broniły Alfę. To dobry pomysł. Waltor zagraża całemu magicznemu wymiarowi. Wkrótce może zaatakować jedną z naszych szkół. Na pewno zaatakuje chmurną wiezę w pierwszej kolejności. Nie wiemy, którą i kiedy. Waltor jest nieprzewidywalny, ambitny i zły. Chce zdobyć wielką moc. A teraz, gdy wie, że Blum jest w Alfei, na pewno przyjdzie tu, by zemścić się na córce tych, którzy pokonali go dawno temu. No, to jest tego motyw, tak, że chce zemścić na Blum, dlatego, bo jest córką Orytela i... Jak się nazywa ta matka Blum? Moron chyba? Nie, już nie pamiętam. Dobra, mi za tym, no bądź co bądź. To jest jego motyw. Magiczne formuły umieszczone w tym pergaminie mogą być jedyną receptą na przetrwanie Alfei. To największy z naszych magicznych skarbów. A, walą znowu na zebraniu, tylko... A walą się to sobie pojawia, tylko wielka szkoda, że on nie ma w ogóle żadnych kwestii dialogowych, nic nie mówi. Waltor zrobi wszystko, żeby go zdobyć. Atakował już i inne światy w magicznych... Nie, dobra, znowu muszę skorzystać z mojego drugiego internetu. Wymiarze. Pamiętacie, jak uderzył Vandrosa? To właśnie wtedy na chwilę splotły się losy mój i Waltora. Okej, okay, a co ona była go w stanie dostrzec? Żeby bronić swojej planety, król i królowa Domina stworzyli kompanię światła, która pokonała Waltora i uwięziła go w wymiarze Omega. No właśnie, no wiem, za ona należała do tej kompanii. Którego właśnie uciekł. Byłam w tej kompanii z Gryfinem i Saladinem oraz grupką innych magów. Walczyliśmy z wrogiem. Tu jednak Orytel i Marion, rodzice Blum, zadali walkę. Marion, okej. Okay. To robi ostateczny cios. Oboje zginęli. Więc teraz... Oboje zginęli! Okej! Okay. Tego nie powiedziałaś, Blum.
Więc no dobra, no Blum będzie w stanie jakoś przywrócić do życia. Gdy zdołał się uwolnić, na pewno będzie chciał zemścić się na tobie i na Blum. W naszym archiwum znajduje no się... No dobra, ona ma zemstę te skinęli. A w sumie to z nimi będzie chyba inny motyw, że oni są uwięzieni, w sensie uwięzieni gdzieś, zamienieni w kamienie, no ale martwi nie są. Potężna magia. Lepiej, żebyśmy byli przygotowani. Ten zwój zawiera czary, które mam nadzieję pomogą obronić naszą szkołę. Czas uwolnić jego moc i zbudować bariery wokół Alfei. Siło i mocy, świetle dnia, blasku księżyca. Obrońcie nas przed złem. No ale to mi się podoba, że tutaj Faragonda również coś zrobi faktycznie, że też stara się pomóc w trakcie no, tego problemu z Walatorem, że to jest coś faktycznie ona robi, to jest na plus jak najbardziej. Proszę wejść. Pani dyrektor, ma pani chwilę? Słucham cię, Grisendo. Przyszli rodzice uczennic, chcą z panią porozmawiać. Niech wejdą. Ciekawe na jaki temat. Dzień dobry. Witamy. Czemu zawdzięczam wizytę? Przyszliśmy, bo jesteśmy zaniepokojeni. Alfea przestała być bezpiecznym miejscem dla naszych córek. Po tym, co się stało na Heraklionie, uważamy, że obecność Blum w tej szkole jest niekorzystna. O ja pierdolę, oni naprawdę myślą, że Blum jest zbiegiem Waltora. Co za łosie, co za debile, o! Państwa obawy są przesadzone. Sprawdzamy, co stało się na Heraklionie, ale zapewniam, że Blum jest nie tylko jedną z najlepszych uczennic, ale także uczciwą i dobrą dziewczyną. Dokładnie. Gdybyśmy tutaj rozmawiały na temat Max, to wtedy byśmy mogły porozmawiać na temat tego, co jest uczciwa, czy nie, ale Blum jest uczciwa faktycznie. Jest to dobra osoba. Bardzo proszę, nie wierzcie państwo w plotki o jej powiązaniach z Waltorem. Musimy mieć pewność, że nasze córki przebywają w bezpiecznym otoczeniu. Tak. Blum nie jest problemem. Problemem jest Waltor. Więc... Żądamy, aby Blum została usunięta ze szkoły. Zobacz, to wy sobie możecie. To jest jej szkoła. To jest jej placówka. Ona tutaj decyduje, kto zostanie usunięty, a kto nie. Proszę zrobić to jak najszybciej. Bo jak nie, to co? Jak nie, to co zrobicie? Dlaczego Sky mnie zdradził? Ale nie szkoda. Nie dość, że... cierpi przez to, co stało się tam ze Skyem, przez to, co Sky zrobił. No teraz jeszcze w dodatku są jacyś pierdolnici rodzice, którzy chcą ją usunąć z tej szkoły. I to jest po prostu... to jest chore, to jest po prostu chore. Ja się opuszczona, ale nie jesteś sama. Nie wiedziałam, że to może aż tak boleć. Wkrótce będzie lepiej. Tak, mogę wejść? Chodź, Blum. Panna Faragonda wygłosi ważny komunikat. Moim obowiązkiem jest poinformować was, że z wymiaru Omega uciekł zły czarnoksiężnik. Nazywa się Waltor. No, ale to już mówiłaś. Czy jesteśmy zagrożone? W tej chwili nie ma powodu do obaw, ale nasza szkoła może stać się jego celem. Musimy mieć oczy szeroko otwarte i zwracać uwagę na podejrzane sytuacje. Za wydarzenia, które miały miejsce kiedyś, Waltor będzie chciał się zemścić na mnie oraz na Blum. Niektórzy rodzice uważają, że obecność Blum zwiększa ryzyko i zażądalibym usunęła Blum ze szkoły. Wnikliwie to przemyślałam i doszłam do wniosku, że jedynym słusznym wyjściem będzie odrzucenie tych krzywdzących żądań. Całe szczęście, za Faragona jest naprawdę dobrą dyrektorką, jest porządną kobietą i nie będzie słuchać durnych, toksycznych rodziców, którzy czegoś od niej żądają. No całe szczęście. Gdyby to był Grimm, albo jakiś inny dyrektor Wells, Duffy Strange, no to wtedy Blum naprawdę miałaby problem, ale całe szczęście Faragoda jest ogarnięta. Blum zostanie w Alfei. No, wypad, co zrobicie? Wypad stąd. Nie zawahacie się bronić szkoły i swoich przyjaciół. Chcę, żebyście wiedziały, że nigdy nie zawiedziemy żadnej z was. Ojej, zakompleksieni rodzice mają problem. Bo nie będą mogli mieć satysfakcji z tego, że pozbyli się niewinnej uczennicy ze szkoły. Ojej, ojej, jak mi nie przykro. Wypad, frajerzy, wypad do Rapistrens, tam jest wasze miejsce. Jak tak Blum nienawidzicie.
Jeżeli któraś znalazłaby się w niebezpieczeństwie, inne przyjdą jej z pomocą. Dlatego stajemy murem za Blum. Jeśli niektórzy rodzice nie potrafią tego zaakceptować i zabiorą stąd swoje córki, niech wiedzą, że drzwi Alfei będą w przyszłości stały dla nich otworem. No bo oni mogą swoje córki zabrać z Alfei. I to jest chore, nie? To jest chore po prostu. No bo Alfa tak jakby jest dla nich z drugim domem. I to jest chore. Za jakiś kurwa jebnięty rodzic może zmusić córkę swoją do tego, żeby no nie ucyła się już w tej skole. To jest skore. Nie chcę wywoływać nieporozumień. Jeżeli zagrażam Alfei, to powinnam odejść. Blum, nie mów tak. No. Dobra, ona teraz po prostu chce chronić innych tą decyzją. Daj spokój, Blum. Wiesz, jacy są rodzice. Uważaj, to ziemisz się, załóż speter, o wszystko się martwią. Nie myśl o tym. Dzięki, dziewczyny, ale będzie lepiej, gdy odejdę z Alfei. Nie, Blum, nie możesz. Tylko na trochę, Floro, dopóki nie skończy się zamieszanie z Waltorem. Spokojnie, wróci. Na pewno wróci. Nie ma o to się martwić. No dlatego ona tego teraz nie robi, dlatego bo jest egoistyczna, dlatego bo myśli o sobie, robi to dlatego, ponieważ chce chronić innych. No, spotkałem się z ludźmi, którzy twierdzili, że Blum jest egoistyczna, dlatego bo Cyraza opuściła Alfę. No opuściła Cyraza Alfę. Pierwszy raz w pierwszym sezonie, drugi raz teraz i jeszcze trzeci raz opuści w szóstym sezonie. Ale no to za każdym razem, gdy to robi to dlatego, ponieważ czuje, że zawiodła, czuje, że chce krąć innych w ten sposób. Więc to nie jest tak, że ona jest egoistyczna. Jak twierdzą to niektórzy, egoistyczna to jest Max. Na Max popatrzcie. Zajrzę do kafetu, wobec rodziną dobrze mi zrobi. W związku z zaistniałą sytuacją, Twarego jej pozwoliła wrócić do Garteni na chwilę. I sobie to naprawdę dobrze świadczy o Faragodzie, że jest to naprawdę dobra dyrektorka. Ona jest dobra dyrektorka, tylko niestety Gryzelda ma na nią taki trochę zły wpływ. Ja nie chcę już nic, ale chcieli jeden z tobą być. I niech ta chwila jak za dłużej trwa. Nie będę tylko ci miłość dać, bo dla mnie liczysz się tylko ty. Patrz, same płyną łzy. Och, ja już nie chcę nic, ja tylko z tobą być. Nie pragnę już nic. Bez zona mortwa, życie. Tylko chcę tu być i już nagle nie opuszczać się. Nie pragnę już nic, lecz cię w ramionach skryć. Tak, abyś wiedział, żeś najbliższy mi. Patrz, same płyną łzy. Och, ja już nie chcę nic, ja tylko z tobą być. Zielona herbata? Spróbuj tylko. Czy nie jest pyszne? Bardzo dobra. Wiem, jak się czujesz. To wszystko, co się wydarzyło, może po... Nie wiesz, jak ona się może czuć w tym momencie. Powinnaś porozmawiać ze Skajem. On kocha Diaspro, zawsze ją kochał, a ze mną tylko dobrze się bawił. Co jeszcze mam rozumieć? Wszystko jest jasne. Ale jeśli dowiesz się... Dobra, no powiem tak, to jest... Ja to mogę zrozumieć, dlaczego ona tak myśli, bo... Jakby nie patrzeć... Myślę, że no, mimo swojej niechęci wobec Diaspro, to... No nie mogę... Nie podejrzewałaby ją o to, że byłaby zdolna jakoś zacarować Skaja, omamić go. Czemu to zrobił, lepiej się poczujesz. Jeśli to ten sam Sky, który uratował cię przed magią Darkara, to musi być jakieś wytłumaczenie. Nie, na... Oni wiedzą o Darkarze, powiedziała im o Darkarze. Były zmiany. Może on potrzebuje twojej pomocy. A zresztą masz prawo wiedzieć, dlaczego tak się stało. Tak. No, naprawdę, tutaj fajna scena, gdy matka Blum
słusznie jej podpowiada, co powinna zrobić. Nigdy się nie poddawaj, zwłaszcza gdy chodzi o uczucia. Zażądaj, żeby Sky wszystko ci wyjaśnił. Nie obchodzi mnie, czy Sky jest księciem, czy nie, ale za to, co ci zrobił, jestem gotów udzielić mu bolesnej lekcji. No, nie zrobię coś, ale gdybyś się udał na Heraklion, to wsadzą siebie do więzienia za to, co byś chciał zrobić Skyowi. Tato, bez względu na to, jak bardzo jest mi źle, wiem, że zawsze mogę liczyć na moich rodziców. Dzięki, mamo. Dzięki, tato. No, końcą scena. No i to jest naprawdę fajna scena. Tutaj jej mama dobrze jej doradziła. Powinna faktycznie skonfrontować ze Skyem, porozmawiać z nim na ten temat jakoś jeszcze. Zgłębić ten problem. Nie odzywa się już od kilku dni, pewnie jest ze Skyem na Heraklionie. Okej, Cirkla, no to faktycznie został. Może dlatego, bo próbuję gadać jakoś ze Skyem, no. W sensie, no próbuję jakoś do rozumu przemówić. Ale mógłby chociaż do mnie zadzwonić i zapytać, co u mnie słychać. Nie odpowiada, nie rozumiem. No może, kurde, może nie odpowiada dlatego, bo coś mu się stało, może są jakieś problemy z Brandonem. No, dzwoniłaś? Tak, dzwoniłam. Dobra, odezwał się? W ogóle się nie odzywasz. Wróciłem na Herakliona, żeby pogadać ze Skyem. Zaczynam rozumieć, co tu się wydarzyło. Odezwa się później, dobra? Zaczekaj, powiedz mi, co się tam stało. Cierpliwość, całuję. No, po pierwsze, mógłbyś jej to powiedzieć, no bo Bluntes powinna wiedzieć, tak, co się tam dzieje. Blumistella. Po drugie, okej, czyli on najwyraźniej chce zgłębić to, co się tam dzieje na Heraklionie. W sumie to jest dobry pomysł. Ale mógłbyś Steli powiedzieć. Diasporos Heraklionu! Dobra, Diasporos Heraklionu, skoro to jest Diasporos Heraklionu, to jakim cudem ona jest księżnicką? No nie jest księżniczką, tak? Skoro pochodzi z Heraklionu, więc to nie ma sensu. Gdyby była księżniczką, no to by była siostrą Skaja. To nie ma sensu w takim razie. Piękna jak zawsze. Mieszkańcy Heraklionu, z przyjemnością obwieszczam, że mój syn Skaj zaręczył. Tak, dla Erendora to na pewno jest super wiadomość, że Skaj zaręczył się z dziewczyną, którą tak bardzo on chciał, nie? Mieć za swoją synową. No, dla niego to jest super wiadomość. A z Blum miał problem. Ale nie chcemy przed wami ukrywać naszego szczęścia. No wobec... Oczywiście Diasbro jest taka... jest taki miły, nie? Wiadomo, co chciał zrobić Blum. Jest to miły śmiesek. No, dzieje się dosłownie to samo, co z Kasandrą i z Radiusem. Przeczytana informacja w całym Magianecie. Jest ta muzyka Kasandry i Chimery w tle. Robi naprawdę atmosferę. Muszę załamać, a już i tak wypłakała może łez, aż powie się jej o tym powiedzieć. Ale muszę, jestem jej najlepszą przyjaciółką. No. Znowu Starab schodzi do Gardenii, żeby skonać Blum do tego, żeby wróciła. No to faktycznie, no to jest prawda, no jest jej najlepszą przyjaciółką. Cześć, Stelio. Przepraszam, że przychodzę bez zapowiedzi, ale martwię się o Blum. Rozumiem. Kochanie, masz gościa? Cześć, Blum. Stara w takich momentach jest taka świetna, naprawdę. Stara w takich momentach pokazuje ze pusty faktycznie. Muszę ci coś powiedzieć. Wrócę do Alfei i porozmawiam ze Skyem. Mogę również spotkać się z Diasporą. Jeśli mam go stracić, to chcę, żeby powiedział dlaczego. Świetnie, tak trzymaj, Blum. Wiesz co, skarbie? Może i Sky jest księciem, ale i tak za nic nie chciałbym być teraz w jego skórze. No, będzie miał do czynienia z potężną siłą. Stella naprawdę, ona potrafi tutaj sprawić, żeby no, Blum faktycznie wróciła do Alfei i drugi raz udało się jej do tego doprowadzić. Tak, że długo bez nas nie wytrzyma. No właśnie, no. Wiemy, jak ma
najszybciej. Jest tylko jeden problem. Żeby wrócić, musimy przekroczyć barierę ochronną, zamykaną punktualnie o 20. To niedobrze. Zmodyfikowałam wektor dystansji polowej energią o zmiennej częstotliwości. A może jaśniej? Ten mały cud techniki otworzy nam portal, dzięki któremu bez problemu przekroczycie barierę. Super, to na pewno zadziała? Cóż, dowiemy się wracając. A teraz lećmy już. Riven pokieruje statkiem. Kiedy dotrzemy na Heraklion, ściągnie na siebie uwagę, żeby nas nikt nie zatrzymał. A ja będę czekała, żeby otworzyć barierę, okay. Wrócicie. Chciałabym z wami polecieć, ale myślę, że tutaj będę bardziej użyteczna. Dzięki za wszystko, Tekno. Leila jest na Androsie. W czwórkę będzie nam łatwiej się ukryć. Okej, dobra, czy Leila na Androsie, no pewnie coś tam jest, to próbuje jakoś rozwiązać te problemy z Watora, no usunąc się u Swinius. Ona pewnie porządki jakieś robi na Androsie. Musimy wymyślić wymówkę dla Kajzeldy. I tu ich dziewczyny? Wybieracie się na wycieczkę? Cóż, tylko nie wracajcie tak późno, pamiętajcie! Bariera aktywowana jest o 8. Punktualnie o 8. Ja z tego od razu pamiętałam, będzie taki problem z. Będą miały problem, żeby wrócić i chyba że niestety im za to obergę w kolejnym odcinku. Znowu niesprawiedliwa kara. Chyba nie czekałeś się na mnie długo. Lecicie międzywymiarowym statkiem na piknik. A dokąd się wybieracie? Niedaleko stąd. Tam się dzisiaj nie chce. Wiecie co, dziewczyny? Zastanawiam się, dlaczego właściwie lecę z wami na tę misję. Bo ja cię poprosiłam? Dlatego, że lubię wykonalne zadania. Lum, coś ci poradzę. Przygotuj się na rozczarowanie. Kaj pewnie nie będzie chciał z tobą rozmawiać i ma takie prawo. Jest zaczarowany. Bierzesz jego stronę? Nie można nikogo zmusić do miłości, a tym bardziej pytać się, dlaczego tak nie jest. Ale on nie kocha Diasbro na serio, no Riven! Dzięki, Riven, bardzo pomagasz. Riven nie rozumie sytuacji ewidentnie. Nie podoba mi się ta marynarka. A nawet gdyby tak naprawdę Sky kochał Diasbro i nigdy nie kochał Bloom, to zawsze czego potraktował Bloom na jego za jak się da. I musi za to odpowiedzieć. No, na szczęście dla niego... Jest tylko i wyłącznie zacarowany. Nie pasuje na przyjęcie zaręczynowe. Jest taka stylowa. Pani sama kilka dni temu wybrała krój. Tak, ale zmieniłam zdanie. To wielkie przyjęcie i Sky musi wyglądać idealnie. Ona bez przerwy zmienia zdanie. Da? Muszę wyglądać idealnie, jak sobie życzysz. Zobaczysz, będzie cudownie. Odezwała się kolejna Kassandra. Ogłoszono alarm. Nieautoryzowany pojazd wylądował na trafiku. Waszego bezpieczeństwa, chodźcie z nami. To statek z czerwonej fontanny. Co on tu robi? Nie, ale Sky za chwilę ich zaatakuje znowu. Dobrze, możemy ruszać. Okej, no Ruben odwraca uwagę. Co? Tutaj nie można parkować? Zakaz parkowania. No jest Sky. Tam jest Sky. Cześć Sky. Znajdziesz dla mnie chwilę? Nie wiem jak się tu znalazłaś, ale musisz stąd natychmiast zniknąć. Najpierw chcę z tobą porozmawiać Sky. Muszę wiedzieć co się stało. Ale on jest teraz gnojem wobec niej. Masakra. Powiedziałeś, że mnie kochasz, a ja w to uwierzyłam. Ale wtedy nagle... Nie opowiadaj takich głupot, Bloom. Zawsze kochałem Diasbro i nie chcę słyszeć ani słowa więcej. On ma totalnie... wywarte z pamięci to. Zresztą on ma wymazaną pamięć, jeśli chodzi o wszelkie jego wspomnienia z Bloom, a tego nie pamięta w tym momencie. O, to nie może się powtórzyć! Jak śmieliście przeszkadzać mi w przygotowaniach do zaręczyn fałszywym alarmem! Jesteście żałośni! Strażnicy powinni rozpoznawać prawdziwe niewypłacenie! Naprawdę, jeszcze teraz brakowało tego, żeby ona powiedziała: jesteś zaostni, totalnie zaostni! No ale ty nie jesteś Chloe, żeby mówić takie zacy. To nie jesteś Chloe.
Tak? Wings, a co? Musimy pogratulować ci zaręczyn. Proszę, bracie! O! Psychopatka! Łada na nogi! O! O! Ruszajcie się, durnie! Zatrzymać je! A może sama byś coś zrobiła? Chętnie wam pomogę. Brandon! Jest. O! Miałem do ciebie zadzwonić wieczorem, ale cieszę się, że tutaj jesteś. Chciałem porozmawiać ze Skyem, ale Diaspro nie odstępuje go na krok. Muszą być gdzieś w pałacu! Ja się nimi zajmę, a wy uciekajcie! Brandon, uważaj! Nie martw się o mnie, Stello. Poradzę sobie. No to z... Pseudo księżyczka Amentie, więc to też pseudoja. Kogo my tu mamy? Udało wam się wejść do zamku. Ale wyjść będzie trudniej. Och, jest co, kurde, wyciąga ten miec, dosłownie próbował zabić Blum, naprawdę, no to jest chore. Sam się o to prosisz, twój ten szampi. O tak. Ja pier... Teraz Blumi muzę próbował zabić, co za typ! Dobra, no wiem, co jest tylko i wyłącznie zacerowane, ale w momencie, gdy jest zacerowany, to naprawdę jest niebezpieczny. Porozmawiajmy, Sky, nie przyszło walczyć z tobą. Jeśli chcesz, to zniknę z twojego życia na dobre. Ty już zniknęłaś! Wystarczy! Patrzcie, to znak Waldora! Wszystko jasne, jest pod jego kontrolą! No właśnie. A właściwie to konkretnie pod kontrolą Diaspro. Powinnam się domyślić, tylko czar mógł go tak odmienić. No właśnie. Niedługo padną, że to Diaspro rzuciła na niego ten czar. Jak śmiesz wymawiać jej imię? Nie przemówimy mu do rozsądku. Chyba powinnyśmy użyć magicznego pyłu. Nie trzeba go odcarować. Teraz moja kolej. Nie, co ty robisz? Nie co, przestraszyłeś się? Do tego dobra. Udało się. Daj! Słyszysz mnie? Znak Waltora zniknął. Tam są bracie! Najwyższa pora wiać. Tędy! Szybko! To jeszcze nie koniec, Blum. Odzyskam Skaja. Psychopatka, naprawdę psychopatka. Mam nadzieję, że dziewczyny uciekły. Poddaję się. Zgoda. Schwytali Brandoma. Miła ósma, aktywujemy magiczną barierę. Mam nadzieję, że Sky da radę uwolnić się od Diaspro. Oby Brandonowi też nic nie było. Zostawiłyśmy go tam i jeśli coś mu się stanie, nigdy sobie nie wybaczy. A Sky jest odczarowany, to będziemy mógł uwolnić Brandoma.
Tylko to z diaspro. Dziewczyny, zbliżamy się do Alfei. Sprawdźmy, czy Tekna wszystko przygotowała. Dajmy jej sygnał. Dobrze, słuchajcie uważnie. Urządzenie dystorcyjne otworzy portal na kilka sekund. Na monitorze wyświetlą się dokładne współrzędne. Dobrze, celujcie. Macie tylko jedną szansę. Mogę, nie tak ukochane. Widzę współrzędne. Nie będę w stanie przelecieć stacji, więc musicie zrobić to same. Nie, ale nie da rady zdążyć. Na blum nie zdążę. O nie! Teraz to mamy kłopoty. Raczyły panie wrócić? Gratuluję sprytnej sztuczki. To, co zrobiłyście, jest niewybaczalne. Manipulując barierą ochronną, osłabiłyście ją. Zostaniecie za to surowo ukarane. Przepraszam, Griseldo, to moja wina. Idźcie do swoich pokoi i jutro porozmawiacie z panią dyrektor. Kolejna niesprawiedliwa kara dla nich. Siadajcie, dziewczyny. Leila wróciła. Nie jest w dobrej formie. Zela, też co się stało? Ja, co się dzieje? Byłam szczęśliwa, że jestem księżniczką Androsa. Ale od dziś już nie jestem. Rodzice wybrali dla mnie chłopaka, za którego będę kiedyś musiała wyjść za mąż. Na ten wątek się zaczyna. Zaczyna się wątek toksycznych rodziców, którzy zmuszają ją do tego, żeby wzięła ślub z jakimś chłopakiem, którego nawet nie zna. Dobra, no to zaczyna się wątek, gdy naprawdę będę współczuła Leili. Z wydą stara się zaczyna. Pamiętałam o tym wątku, ale nie myślałam, że to od tego odcinka się zacznie. Wiem o nim tylko tyle, że pochodzi z najzamożniejszej rodziny na Androsie i ma na imię Nabu. Dziewczyny, ja nie chcę tak żyć. Nie zyj tak. Rodzice nie mają prawa ciebie zmuszać do tego, żebyś wzięła ślub z kimś, kogo nie znasz. Nie pozwól im sobą kontrolować. Siebie kontrolować. Nie pozwól im na to. No ale cóż, no mamy tutaj jedynie pokazanie tego, że rodzice Leili są okropni. Są po prostu kurwa obrzydliwi, bo co? Gdy spotkaliście z Leilą w tym piątym odcinku, no to no, udawali takich kochanych, takich dobrych udawali rodziców, nie? Takich właśnie kochanych i dobrych rodziców udawali. A teraz to co? No teraz to będą zmuszać swoją córkę do ślubu z facetem, którego nawet nie znają. Znaczy, którego ona nie zna nawet. To jest chore. Losem Minx wstrząsają kolejne przeciwności. Pod wpływem Waltora czarodziejki z Górnej Wieży powstają przeciw naszym bohaterkom. Czy Winx znajdą sobie tyle sił, żeby zmierzyć się ze złymi mocami? Ja na razie, kolejny odcinek będzie epicki. Kolejny odcinek będzie epicki, ponieważ w kolejnym odcinku będzie się naprawdę sporo działo. No i przy okazji dyskutuję z toksycznym fanem Miraculuma w komentarzach, który kurwa lubi Mariette. Ja mam sens, co tam to co on napisał. Logiczna osoba zdałaby sobie sprawę z tego, że Marinette nie jest stalkerką. Kurwa mać! Marinette nie jest stalkerką, ja pierdolę! Włamuje się do czyjegoś domu, całuje faceta bez jego zgody, ma na ścianie jego plan zajęć, ma sporo jego zdjęć w swoim pokoju i on mi pierdoli, że Marinette nie jest stalkerką. Co za kurwa typ! Ja pierdolę. Nie no, co za zjeb. Nie, to jest za kurwa twierdzi, że Marinette jest ofiarą, nie jest stalkerką. To jest w dodatku twierdzi, że Cernykow jest zjebany. Ja pierdolę, ty.
No i to są właśnie, że tak powiem, spierdoleni fani Miraculuma, którzy twierdzą, że nie no, Marinette nie jest targarką, Marinette nie robi nic złego, a z ofiar oni robią złe osoby. Właśnie to jest cały fabryk z Miraculuma. To jest właśnie cały fabryk z Miraculuma, czyli tak zwany, oni tu są tak zwany, Black Victim. No, to jest sporo dowód na to, że no to są ci sami ludzie, co pani Rapid Strength. Ale dobra, mi za tym Miraculum, bo teraz oglądałem Wings, więc co do tego odcinka. Stella naprawdę po raz kolejny się popisała i naprawdę pokazała, że jest super psaczką dla Bloom, no bo znowu gdy Bloom no, była w rozpadze, to Stella ją podziesyła, Stella była pierwszą osobą, która faktycznie podziesyła ją, znaczy dobra, podziesyła, no, zarzuła jej psykre wieści na temat Skaja, ale te psykre wieści was nie zmotywowały Bloom do tego, żeby wróciła do Alfei i żeby porozmawiała ze Skajem, więc faktycznie no, okej, no Stella wskazała jej psykre wieści, no ale też z tymi psykrymi wieściami ona zmotywowała Bloom do tego, żeby wróciła do Alfei, więc no Stella dobrze zrobiła, tak, powiedziała Bloom prawdę, że nie ukrywała nic tego przed nią i również no Stella odcerowała Skaja, więc naprawdę plus dla Stelli, po raz kolejny pokazała, że jest naprawdę świetną psaczką dla Bloom, no i to jest zdecydowanie jeden z jej lepszych odcinków, gdy pokazuje, że jest ona faktycznie najlepszą psaczką Bloom. Powiem tak, postawa Bloom jest zrozumiała, no zrozumiałe jest to, że ona chyba, że no może być zagrożeniem. Chciała tutaj chronić czarodziejki, chciała chronić tutaj Alfę, dlatego zdecydowała się obudzić Alfę, dlatego, bo myślała, że no może być tym zagrożeniem jednak i że może tutaj przyprowadzić Valtora. Więc no rozumiem jej postawę, ale również bardzo mi się podobała postawa Faragody, że mimo tego, że no toksyczni rodzice, jebnici rodzice zmuszali ją do tego, żeby usunęła Bloom z Alfei, no to tego nie zrobiła faktycznie. Stwierdziła, że nie no, Bloom będzie chodzić do Alfei, że Alfa to jest dom Bloom, Tess i że no, no nie można od takiej usunąć z tej szkoły. No i naprawdę za to szanuję Faragondę, że ona jest faktycznie dobrą dyrektorką i że ona faktycznie swoje uczennice wspiera. To jest coś, co bardzo w Faragodzie szanuję. No zresztą w pierwszym sezonie ochroniła ona Wings przed Trix. No i również kolejny odcinek to będzie ten odcinek, gdy Faragoda naprawdę pokaże klasę, gdzie naprawdę pokaże, co jest świetną dyrektorką. No, ale to już będzie w kolejnym odcinku. W kolejnym odcinku sobie na ten temat porozmawiamy. Zaś jeśli chodzi o Skaja, no to naprawdę tutaj widać na składzie Skaja, jak ten car Valtora jest potężny. I naprawdę jak ten car Valtora również zmienia poszczególne osoby. Jak potrafi zmienić jakąś osobę w naprawdę takim monstrum, takiego psychopatę, który no będzie dosłownie chciał was zabić. No tutaj Skaj no, naprawdę próbował zabić Bloom, próbował zabić Muzę. No i co gdyby został odcerowany? Właśnie co gdyby został odcerowany tuż po tym, gdy na przykład powiedzmy zabiłby Muzę. Załóżmy, że Skaj zabiłby Muzę, a potem został odcerowany. No wyobraźcie sobie, jakby on się wtedy z tym źle czuł i naprawdę jak sporo winy by w sobie niósł. Naprawdę no to jest coś, czego on by sobie chyba nie wybaczył. I kto wie, nawet w sensie by się... Znaczy nie, no dobra, no Bloom by mi była razem z nim, więc może wtedy by się nie targnął na swoje życie. Ale na przykład gdyby zabił Bloom, no gdyby Bloom zabił, no to wtedy myślę, że byłby w stanie targnąć się na swoje życie. Więc no, to jest naprawdę poważna sytuacja. No na całe szczęście udało się go odcerować. No i Diaspro, no powiem tak, to jest zdecydowanie jeden z takich bardziej złych występów Diaspro, gdy ona pokazuje, że jest naprawdę okrutna i że faktycznie jest skłonna nie cofnąć się w sednicy, żeby być ze Skajem. No, powiedziała Bloom, że no to jest za nie koniec, Skaj chce wrócić do mnie. No, jest to nawet dążyła do tego, żeby Skaj do niej wrócił, żeby Skaj z nią faktycznie był. Będzie to widoczne w piątym oraz w szóstym sezonie, gdy będzie dążyła do tego, żeby Skaj był wraz z nią. No jest naprawdę, ona zaschodzi Bloom, ale no w piątym sezonie będzie mi się z kolei podobał taki jeden moment, gdy Bloom naprawdę dopiepsy Diaspro i to tak solidnie. I naprawdę będzie się to super oglądało. Będzie to po prostu jeden z najlepszych satysfakcjonujących momentów, gdy Bloom Diaspro ucisa. No bądź co bądź. To będzie na tyle. Teraz to mój nowy odcinek, więc no to jest właśnie to, co mówiłem, że teraz mam więcej do powiedzenia, więc i odcinki z Wings są dłuższe. Właśnie przez to, że mam więcej do powiedzenia, to te odcinki z Wings są dłuższe. Bo faktycznie jestem teraz w stanie więcej powiedzieć. Więc tak do 400 minut spokojnie te odcinki sięgają. No tak, maksymalnie do 35 minut, no ale przekroczyliśmy barierę, jeśli chodzi o 30 minut, no bo zdarzało się tak, że te odcinki trwały po 30 minut, a teraz z kolei to już jest taki 400 minutowy odcinek. No ale jest to oczywiście kwestia tego, że no, mam więcej do powiedzenia, tak, no są odcinki, gdy mam więcej do powiedzenia i dlatego te odcinki są dłuższe. Powiem tak, zachowałem.
pani Rivena w tym odcinku, no... Pozostawia niestety trochę do rzucenia. Ale to, co z Rivena, to jest tak, że on ma swoje lepsze i gorsze momenty, to sami się zachowuje lepiej, to sami się zachowuje gorzej. A teraz w sumie... Nie do końca się jakoś super dobrze zachował. Właśnie to też Riven ma rację, o tym widzicie, że nie ma za nikogo zmuszać do miłości, ale no on sobie nie zdawał sprawy chyba z tego, że Sky był zasorowany i że to, co czuł teraz do Diasbro, to nie była miłość, a jedynie wpływ zaklęcia, złego zaklęcia Valtora. No ale dobra, ja w tym momencie kończę. To będzie na tyle. Bywajcie. A, dobra, jest to nie bywajcie, bo jest to jedno samo. Bardzo mi się podobała ta scena, gdy faktycznie matka Bloom tutaj wspiera ją i daje dobrą radę odnośnie tego, co powinna zrobić. No widać, że rodzice Bloom są naprawdę dobrymi rodzicami i że Bloom może na nich liczyć. Na razie.